Zróbmy jeszcze więcej przykładów odejmowania ułamków dziesiętnych. Na przykład 2 odjąć 1,2. Zatrzymajcie film i sprawdźcie sami, jak to można obliczyć. Oczywiście można to obliczyć na wiele sposobów. Na przykład można takie odejmowanie zamienić i zapisać tak: 2 minus 1 minus 2 dziesiąte. Odejmujemy 1 i 2 dziesiąte, czyli odejmujemy 1. I jeszcze odejmujemy 2 dziesiąte. 2 minus 1 to łatwe do obliczenia, to się równa 1. I odejmujemy 2 dziesiąte. 1 to to samo co 10 dziesiątych. Możemy zapisać słowami 10 dziesiątych i odejmujemy 2 dziesiąte. Co otrzymujemy? 10 czegoś, odjąć 2 tego samego czegoś, to 8 tego samego czegoś. 10 dziesiątych, odjąć 2 dziesiąte, to 8 dziesiątych czyli 0,8. Możemy też takie odejmowanie jak to przedstawić trochę inaczej. Jeżeli 1 zapiszemy jako 1,0, to możemy idąc dalej tym tropem, zamiast 1 jedność i 0 10, zapisać, że jest to 0 jedności i 10 dziesiątych. I w ten sposób może być łatwiej wyobrazić sobie to odejmowanie, bo 10 dziesiątych minus 2 dziesiąte to 10 minus 2, czyli 8 dziesiątych. Możemy jeszcze inaczej. Możemy przedstawić to odejmowanie na osi liczbowej. To jest oś liczbowa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu jest 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tu jest 2, zaczynamy od 2 i odejmujemy od tego 1 i 2 dziesiąte. Najpierw odejmijmy 1, znaleźliśmy się w jedynce. Teraz odejmijmy jeszcze 2 dziesiąte i lądujemy na osi liczbowej w punkcie 0,8. Najważniejsze, żeby z tych wszystkich strategii wybrać sobie tę najodpowiedniejszą dla siebie. Dlatego robimy te zadania na wiele różnych sposobów, żeby było z czego wybierać. Jeszcze inaczej możemy zastanowić się, ciągle wykorzystując oś liczbową, jaka jest odległość pomiędzy 2 i 1,2. 1,2 znajduje się na osi w tym miejscu i pytanie brzmi: jaka jest różnica między 2 i 1,2? O ile te dwie liczby się różnią? Albo jeszcze inaczej: ile dziesiątych musimy dodać do liczby 1 i 2, dziesiąte, żeby dostać się do liczby 2? Jeżeli tu mamy 2 dziesiąte, 2 powyżej jedności, to musimy dodać jeszcze 0,8, żeby znaleźć się w następnej całości. 0,8, czyli 0,8. Czyli różnica pomiędzy 2 i 1,2 wynosi 0,8. Kolejny przykład. 3,8 minus 1,5. Zatrzymajcie film i policzcie sami. Tak jak poprzednio, możemy odjąć najpierw jedności. 3 minus 1. I do tego od 0,8 odejmiemy 0,5. Tu mamy 3, tutaj 0,8, razem 3,8, minus 1,5, tu mamy minus 1 i tu jeszcze minus 5 dziesiątych. 3 minus 1 to 2. 8 minus 5 dziesiątych to 3 dziesiąte. Czyli 3 i dziesiątych minus 1 i 5 dziesiątych to to samo co 2 plus 30, a to się równa 2,3, co możemy zapisać w postaci dziesiętnej jako 2,3. To chyba było dosyć proste. Ok, spróbujmy zrobić coś troszeczkę trudniejszego. Na przykład 4,5, czyli 4,5 minus 2,8, czyli 2,8. Zatrzymajcie film i sprawdźcie, czy potraficie to obliczyć. Możemy zacząć w dokładnie taki sam sposób jak w poprzednim przypadku. Możemy najpierw zająć się jednościami 4 minus 2 dodać 5 dziesiątych minus 8. Dziesiątych. 4 i 5 dziesiątych minus 2 i 8, czyli minus 2 i minus 8. Dziesiątych. Ten zapis oznacza dokładnie to samo, co ten zapis. No i już jest prościej: 4 minus 2 to 2, to jest proste. Teraz wystarczy, że obliczymy 50 minus 8. Dziesiątych. Można to zrobić na wiele sposobów, ale pierwsze pytanie to jak mam odjąć 80, skoro mam do dyspozycji tylko 50. Są na to sposoby. Na przykład możemy do tych 5 dziesiątych dorzucić więcej dziesiątych, tak żeby wystarczyło przy odejmowaniu. Mamy tu 50 minus 8. Dziesiątych, i możemy na przykład rozbić te dwie jedności na mniejsze części, bo jedność to 10 dziesiątych. 2 możemy zapisać jako 1 plus 1 albo jako 1 plus 10 dziesiątych. Jeżeli dwójkę zapiszemy właśnie tak i dopiszemy bez zmian te resztę plus 5 dziesiątych i minus 8 dziesiątych, to teraz pewne sprawy się poupraszczały, bo 10 dziesiątych plus 5 dziesiątych to razem 15 dziesiątych.

Dlaczego warto to tak zapisać? Bo tę część bardzo łatwo obliczyć, a potem zostaje tylko odjęcie 3 dziesiątych. Wykonajmy to działanie. Jeżeli tu mamy 5 dziesiątych i odejmujemy 5 dziesiątych, to wynikiem tej części jest 0, czyli te dziesiąte redukują się. Zostaje 4 minus 2, czyli 2. I od tego odejmujemy 0,3. Taki sposób prowadzenia obliczeń jest na tyle prosty, że możemy go wykonać w pamięci. Ile to jest o 30 mniej niż 2. Możemy sobie w tym celu wyobrazić oś liczbową o 30 mniej to 1,7. Jeżeli takie szybkie odejmowanie w pamięci 2 minus 30 jest dla Was zbyt skomplikowane, to można to rozpisać trochę inaczej. 2 minus 0,3 to to samo co 1 plus 1. Minus 0,3. Ta jedynka to to samo co 10 dziesiątych, a 10 dziesiątych minus 3 dziesiąte to 0,7, czyli wynik naszego odejmowania to 1,7, czyli to samo, co otrzymaliśmy poprzednio. Jak widzicie, istnieje bardzo wiele różnych metod wykonania takiego odejmowania ułamków dziesiętnych. Niektóre z nich można wykonać bardziej automatycznie, może nawet troszeczkę bezmyślnie. Ale najważniejsze, żebyśmy wiedzieli o co tutaj chodzi, co i dlaczego się dzieje z liczbami, kiedy wykonujemy wszystkie te czynności. Mam nadzieję, że macie już swoje ulubione strategie, te, które lepiej działają, kiedy liczycie w pamięci i te, które stosujecie, kiedy liczycie na kartce lub w zeszycie.